kochani, zapraszam Was na prosty i przyjemny trening, który wzmocni i wymodeluje mięśnie brzucha. Potrzebna nam będzie albo mata, albo koc, albo coś miękkiego na podłogę. Przyda się butelka wody. Trening będzie trwał kilkanaście minut. Przed treningiem koniecznie zróbcie kilkuminutową rozgrzewkę, aby podnieść temperaturę ciała. I słuchajcie, zaczynamy. Unosimy biodra do góry, odkładamy nad ziemią. Starajcie się wypychać biodra do góry mięśniami. Łopatki lekko uniesione, jak najniżej ziemi. Im wolniej, tym lepiej. Ok, chwila przerwy. Zostawiamy nogi w górze. Możecie użyć do tego ćwiczenia teraz butelkę wody. I ręce do góry. Odrywamy klatkę z wydechem. Jak najwyżej. Jakbyście chcieli dotknąć butów. Ok. Odkładamy i teraz robimy nożyce, to znaczy nogi będą zawieszone lekko nad ziemią i robimy takie cięcia. Łopatki cały czas odklejone od maty. Ok, odkładamy nogi i teraz robimy tylko ścięcia, dłonie tutaj przy uszach, lekko i do góry, hop. Nie musicie się spieszyć, bo im wolniej, tym skuteczniej. Lekko przytrzymajcie brzuch w końcowej fazie u góry. I teraz nogi nieco szerzej, dłonie przed siebie, może nawet się przydać tutaj też butelka wody i będziemy robić takie spięcie. Cały czas. Im mocniej spięcia, im wyżej, tym mocniej poczuję brzuch. Ok. I teraz robimy krótką przerwę. To będzie pół minuty. Napijcie się wody. I zaczynamy od początku. Nawet nie pół minuty, tylko będzie 40 sekund. I zaczynamy od początku, czyli góra, dół. Róbcie we własnym tempie. Łopatki cały czas odklejone, żeby ten brzuch był cały czas napięty. Ok, 3, 2, 1 i góra, hop. I nad ziemią, hop. I nad ziemią. Ok, i z powrotem nogi w górze, obciążenie do ręki i
unosimy klatkę. Z wydechem. Okej. Nogi nad ziemią teraz. I tniemy powietrze. Chwila przerwy i robimy zwykłe spięcia. I unosimy klatkę do góry. Ręce lekko za głową. Ok, odkładamy klatkę, nogi szeroko i robimy lekkie pulsowanie. Zatem wyżej. Ok, na przerwę. Tak naprawdę, czy ten trening będzie ciężki, to zależy tylko od Was. Od tego, jak wykonujecie te ćwiczenia. Im wyżej, im mocniej napinacie brzuch i też im wolniej, tak naprawdę jest nawet korzystniej. Mocniej wtedy ten brzuch pracuje. Ok, jeszcze 10 sekund przerwy i ostatni obwód, trzeci. I zaczynamy góra i dół. Mocno tutaj pracuje dół brzucha. Wystarczy, że będziecie unosić biodra naprawdę 2-3 cm do góry. Nie trzeba robić mocnych zrywów. Zostawiamy butelkę i góra, hop. Z wydechem. Nie musi być butelka, może być coś innego, może być nawet ciężarek, jeżeli macie. Po prostu coś cięższego. Dobra, teraz nożyce. Nad ziemią, im niżej tak naprawdę, tym lepiej dla Was, tym mocniej pracuje brzuch. W własnym tempie. Thank you.
Super, jeszcze te ćwiczenia. Czyli robimy skłony. Nogi na ziemi. Unosimy klatkę. Z wydechem. Jak najwyżej. Możecie lekko przytrzymać w końcowej fazie. I ostatnie ćwiczenie. Dajemy z siebie teraz wszystko na maksa. Nogi szeroko i pulsujemy. Jakbyśmy chcieli coś złapać. Jakbyśmy chcieli coś sięgnąć, tak? Starajcie się unosić klatkę. I koniec. Okej. Koniec treningu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Po treningu koniecznie rozciągnięcie brzuch, bo mięśnie się kurczą podczas treningu. Tak więc kładziemy się na ziemi, unosimy klatkę wysoko, patrzymy w sufit. Wytrzymajcie tak pół minuty, powtórzcie to jeszcze raz. A ja Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli mi się podobał, to kliknijcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco, śledźcie mojego fanpage'a, śledźcie Instagram. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!